Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj przed Wami budowa, czyli mam nadzieję, że jakaś inspiracja, mam nadzieję, że coś interesującego dla Was, ponieważ czasami mam wrażenie, że lubicie jak buduję, czasami mam wrażenie, że jednak mniej, to różnie bywa na live'ach. Zapraszam bardzo serdecznie swoją drogą na live'y. Niestety, zawsze o to pytacie, a ja zawsze powtarzam, nie jestem w stanie powiedzieć Wam w 100% kiedy dany live się pojawi, raczej jest on ogłaszany na bieżąco, więc musicie obserwować mój kanał, moje wpisy w zakładce społeczności, grupę na Facebooku, czy też samego Facebooka, ponieważ właśnie o zbliżających się live'ach tam Wam opowiadam. A dzisiaj jest dom dla mojej wspierającej. Jak wiecie, osoby, które wspierają mój kanał, mają taką możliwość, oczywiście nie jest to obowiązek i nie jest to konieczność, ale mają taką możliwość, że jeśli chcą, buduję dla nich, właściwie rzecz biorąc, tylko dla nich dom. Natomiast dzisiejszy jest lekkim takim wyjątkiem, dlatego też jest dla Was opublikowany, ponieważ moja wspierająca, Królowa Miętowa, być może ją kojarzycie z komentarzy, powiedziała, że właściwie rzecz biorąc, może mogę ten dom Wam udostępnić, o ile wybijecie, uwaga kochani, bo to jest liczba dosyć duża, 2000 łapek w górę, więc jeżeli będzie Wam zależeć na tym domku, jeżeli będziecie chcieli go mieć w galerii i mieć link do pobrania, to wtedy musicie wziąć się do roboty, że tak powiem. To nie są moje ustalenia, to są jej ustalenia. Jak mówię, akurat w tej sprawie tutaj głos mają wspierający, bo to są ich rzeczy i oni sobie tutaj tym dysponują. Także kochani, no 2000 to jest bardzo dużo, ponieważ chyba tylko kilka filmów tak naprawdę na moim kanale tyle łapek osiągnęło i nie wiem, czy w ogóle będziecie w stanie to zrobić, ale jest taka możliwość. A tym bardziej wydaje mi się to też fajne dla reszty moich widzów, ponieważ ostatni dom, jaki budowałam, wcześniejszy, był tylko i wyłącznie dla mojej wspierającej, więc tutaj niektórzy z Was właśnie narzekali, że tak Wam się podoba, a że nie mogę Wam go udostępnić, więc mam nadzieję, że ten też Wam się będzie podobać i że będę mogła Wam go udostępnić. I od razu, jak zawsze, na sam początek, czy na sam początek, to już nie taki sam początek, ale zawsze o tym informuję, że jeżeli chodzi o wspieranie, jest to rzecz dobrowolna, jest to subskrypcja stała, że co miesiąc płacicie określoną kwotę, macie tam różne zawarte jakieś bonusy, mniej lub bardziej interesujące, w zależności możecie sobie zobaczyć. Wspierać można mnie przez YouTube'a bądź Patronite, więc jeżeli Was to interesuje, do tych zakładek Was, tych linków Was odsyłam, znajdziecie je w opisie. Natomiast jak mówię, to nie jest nic obowiązkowego, to jest rzecz 100% dobrowolna, do nikogo niczego nie zmuszam, więc o tym pamiętajcie proszę i pamiętajcie też, że jeżeli jesteście osobami nieletnimi, to jednak ja... czy nieletnimi, wydaje mi się, że jak jesteście poniżej 14 roku życia, to jednak... chciałabym wiedzieć, że rodzice coś na ten temat wiedzą i chciałabym wiedzieć, że nie jest to jakiś taki wybryk, dlatego że ktoś sobie pomyśli, że jak mnie będzie wspierać, o to dostanie dom albo coś tam, będzie mieć bliższy kontakt ze mną. Wiem jak to działa, ja nie jestem jakimś gigantycznym kanałem, ale mam na to, że tak powiem, duży wzgląd i mam też duży wzgląd na osoby, które ogólnie mnie wspierają. Raczej wolę wiedzieć, kim jesteście. Nie chcę, żeby to były jakieś dziwne konta, puste konta i też bardzo Was proszę, że jeżeli zdecydujecie się na wspieranie, żebyście się do mnie odezwali w celu odebrania linku do linku bądź ogólnie w celu przynależności do tej naszej konferencji takiej założonej, miała być na Discordzie, jest jednak na Messengerze, bo tak woleli członkowie właśnie wspierający, żeby odebrać właśnie możliwość uczestnictwa w tej konferencji i ogólnie, bo zdarzyło mi się, miałam wspierających, którzy są wspierający, a nie mam z nimi za bardzo kontaktu i nie mam jak do nich się odezwać i już ich szukałam, jedną osobę znalazłam i mi nie odpisała i wiecie, to są takie problemy, a ja jeżeli coś Wam oferuję, to chcę, żebyście mogli sobie z tego skorzystać i żeby to było po prostu oczywiste dla wszystkich, nie? Rozumiecie? Żebym ja nie czuła cały czas jakiegoś takiego dziwnego uczucia, że
wy mnie wspieracie, a ja nie daję wam tego, co wy powinniście dostać. Tylko że to też nie może być tak, że ja będę biegać, szukać, prosić o kontakt. Więc jeżeli nie chcecie, po prostu chcecie mnie wspierać, ale nie chcecie mieć dostępu do tych konwersacji, nie zależy wam na tym, chcecie po prostu być tylko i wyłącznie wspierającymi bez tych wszystkich bonusów, to też bardzo proszę, żebyście mi dali znać, żebym ja nie musiała po prostu o tym cały czas myśleć. Wiem, że może dla niektórych wydać się to śmieszne i teoretycznie mogłabym sobie to wszystko olać, nie? I w ogóle się tym nie interesować, ale no chcę, żeby to było po prostu uczciwe i tyle. I mam nadzieję, że to rozumiecie i mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że o tym mówię, bo wiem, że to są drażliwe tematy, wiem, że denerwują one niektórych, ale no muszę też coś na ten temat powiedzieć. Także podsumowując, jeżeli uzbieracie te wymagane przez Berenikę, mam nadzieję, że nie obrazi, że mówię tutaj jej imię, 2000 łapek, to wtedy ten domek znajdziecie w galerii i znajdziecie tutaj w opisie do niego linki, a jak wiecie, zawsze zostawiam wam je w dwóch wersjach, więc to już jest chyba sprawa tak oklepana, że nie będę do niej wracać. O Jezus, dobra, może o samym budynku wam opowiem i założeniach, jakie były podczas jego budowy. Otóż moja wspierająca bardzo chciała, żeby ten dom był domem rodzinnym. Coś takiego mniej więcej jak ma Dave i Holly, wiecie, takim nie babciny, bo to nie jest babciny styl, ale bardzo, 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 bardzo domowy, żeby było dużo roślinności, bo ona lubi rośliny. Tak więc postanowiłam właśnie, że te rośliny będą z samego przodu domku i z jego tyłu. I teraz jeszcze taka jedna uwaga a propos całej tej budowli, bo ja wybudowałam go na dużej działce, ale nie robiłam jakby wielkiego ogrodu, bo też nie mam w zwyczaju tego robić. Ja robię zawsze taki pewien fragment, a jeżeli zostaje działki, to po prostu tę działkę zostawiam pustą, na wypadek, gdyby trzeba było coś tam jeszcze rozłożyć, nie wiem, jakieś ślizgawki, nie ślizgawki, lodowisko chwilowe, wiecie, żeby była taka możliwość. I też jakby ktoś chciał na zupełnie innej działce mieszkać, żeby miał możliwość ten dom w miarę jakoś przenieść. Bo ta działka, na której buduję, to jest chyba 30 na 40 albo 40 na 30. To jest działka w Brindleton Bay i to jest działka, nie wiem, czy oglądaliście u mnie klinikę weterynaryjną Barbie, taką serię, i właśnie Barbie na początku mieszkała właśnie na tej działce. To jest taka działka tuż nad morzem, chyba jedna z większych w Brindleton Bay, no i bardziej znajdująca się właśnie w centrum. Odnośnie domu, ja na początku chciałam, żeby on miał pastelowe barwy, wprawdzie moja wspierająca mówiła, że ona lubi właśnie kolory, ale jednak z tego, co kojarzę, o ile dobrze kojarzę, żeby to nie było jakoś bardzo takie oczo walące po oczach, o, tylko żeby to było bardziej tak, jak miał właśnie David Holly, czyli no takie pastelowe, jakieś delikatniejsze troszeczkę barwy. Więc to sobie wbiłam do głowy i postanowiłam właśnie pójść totalnie w klasyki. I jeszcze jedna uwaga, ja owszem buduję te domy dla wspierających, tylko że wiecie, no czas jest też różny, też chcę budować dla was, widzów, po prostu, niezależnie od tego wspierania, czy też nie, obiekty, więc nie do końca jestem w stanie po prostu cały dom umeblować, a też ja nie jestem fanką meblowania, lubię budować, a meblowanie to tam zależy kiedy, więc postanowiłam, że po prostu zrobię kuchnię, salon, łazienkę i sypialnię główną, czyli takie podstawowe miejsca, które muszą się znaleźć, a resztę zostawiam już właśnie właścicielom domku, w tym wypadku mojej wspierającej i ewentualnie wam, widzom, jeżeli właśnie ten wymagany przez nią próg zostanie osiągnięty. Pewnie widzicie, że na piętrze są takie dwa małe kwadratowe pomieszczenia i oba teoretycznie powinny zostać łazienkami, dlatego że z jednej łazienki chciałabym, żeby były po prostu takie przeszklone drzwi, które prowadziłyby do prysznica, czyli w tym jednym z tych kwadratów powinien znaleźć się prysznic bądź ewentualnie jakaś pralnia. Tak sobie to wymyśliłam odnośnie tego domu, bo pewnie będziecie się zastanawiać, dlaczego tak śmiesznie podzieliłam te pomieszczenia, ale może właśnie będziecie to widzieć, że tak powiem, ten mój pomysł, żeby było właśnie w głównej części, jak wchodzimy do łazienki, żeby było, nie wiem, wanna, umywalka, toaleta, a tam dalej prysznic, bądź jakoś na odwrót. Tak fajnie sobie to
umiejscowić. Ten dom jest taką klasyczną w moim wykonaniu bryłą. Nie ma tutaj żadnych szaleństw. Jest to bardzo, bardzo neutralne i z racji tego, że ta spierająca jest klową miętową, postanowiłam, że będą też tu pojawiać się miętowe barwy, dlatego właśnie kuchnia została umeblowana w taki sposób, jaki widzicie. I miałam pewien problem, bo bardzo mi do tego połączenia pasowały różowe akcenty, a ja nie byłam pewna, czy różowy jest kolorem, który ona akceptuje. Wiem, że różowy ogólnie dla Was wszystkich jest kolorem dosyć kontrowersyjnym. Nie każdy go lubi, ja nie wiem czemu, ja go uwielbiam, jest mój ulubiony kolor, ale znaczy po jedno wiem, bo się niektórym kojarzy różowy albo z typowymi babskimi rzeczami, albo z jakimiś karynami, czy innymi solarami, jakkolwiek to nazywacie. Natomiast ja uważam, że różowy jest naprawdę pięknym kolorem, a tak naprawdę trzeba umieć go zastosować. W ogóle każdy kolor tak naprawdę jest ładny, tylko trzeba wiedzieć, jak go tutaj umieścić. A, i będziecie widzieć różne moje próby zrobienia kuchni, ponieważ długo nie mogłam się zdecydować na meble, które wykorzystam. I na początku chciałam, żeby to były takie te klasyczne z błękitnymi przodami, ale cały czas mi coś nie grało i nie wiem, chyba nie umiem się przekonać do końca do takich mebli. Chociaż z drugiej strony tak się zastanawiam, tak mówię, że nie umiem się przekonać, a jeżeli ktoś był na live ostatnim, to widział, jaką zrobiłam kuchnię. Live mam nadzieję, że będzie już za niedługo udostępniony dla Was. I tam była vintage bardzo taka kuchnia, ale polecam, polecam. I kurczę, nie wiem, skasowałam to i przypomniałam sobie, że przecież są blaty, które miały kolor biało, taki błękitny, morski właściwie, o morski, tak. I to były blaty, które doszły w rozszerzeniu Przygoda w dżungli, które bardzo lubię, jeżeli chodzi o obiekty i często wykorzystuję, dlatego też i tym razem postanowiłam się nimi posłużyć i koniec końców jestem bardzo zadowolona z tej kuchni, a jeszcze chciałam Wam powiedzieć o czymś, co bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ ja z reguły jak mebluję nie wykorzystuję pakietu z byciem gwiazdą, ponieważ ja cały czas go kojarzyłam przede wszystkim z tymi takimi bardzo przesadnymi meblami, takimi wręcz prześnymi, wiecie, niegustownymi, nieładnymi, nieestetycznymi, w sensie pasującymi do takiej wielkiej gwiazdy, takiej nowobogackiej, wiecie, o to mi chodzi, że do takiej pasującej, ale w codziennym użytku simowym to nie do końca mi to wszystko grało, przynajmniej ja nie lubię takiego bardzo, 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 bardzo bogatego stylu, jaki reprezentowały te meble, szczególnie w połączeniu z takim złotem, ale rozumiem, że ten przepych musiał się pojawić właśnie ze względu na to, że był to pakiet związany z gwiazdami, więc gwiazdy różne mają swoje pomysły, różne mają wizje i różne mają poczucie estetyki. Może to i fajnie da się połączyć, nie wiem, ja jeszcze tego nie testowałam, ale dlaczego to wszystko mówię i skąd ten mój słowotok? Otóż, ogólnie rzecz biorąc, w pakiecie z gwiazdami to nie tylko są te meble, które ja kojarzę właśnie z tym, że raczej ich nie wykorzystam, bo są przypisane do jakiegoś tam określonego stylu, ale znajdują się też takie nowoczesne. I właśnie w tych nowoczesnych znalazłam te krzesła barowe, które tutaj widzicie, takie białe, które postanowiłam dać do tej kuchni właśnie i stwierdzam, że bardzo fajnie tutaj pasują. Wprawdzie przyznam się Wam, że nie do końca pamiętam, które rozszerzenia ma moja wspierająca i wykorzystałam tutaj lampę, która nie jestem pewna, czy ją ma, ponieważ ta lampa dochodziła w którymś z tych pakietów albo fitnessie, albo dochodziła w wyczyszczona kręgielni, ale chyba to był fitness, więc tak, no dosyć miałam tutaj pewne myśli, czy to się uda, czy nie uda, ale nawet jeśli się nie uda, to mam nadzieję, że nie zostanę tutaj zamordowana i że ewentualnie ta lampa zostanie podmieniona. Jestem dumna z tego domu, bardzo mi się podoba, jest w takich jasnych barwach, więc podejrzewam, że większości z Was się spodoba, ponieważ wiem, że raczej jesteście fanami takich jasnych wnętrz, ogólnie jasnych ścian, jakichś takich delikatnych, kolorowych akcentów. A ja cały czas Was męczę jakimiś bardzo takimi ciepłymi brązami, takimi kolorami dziwnymi, jeżeli o mnie chodzi, bo ja też byłam zawsze fanką chłodnych wnętrz, ale no ja zawsze wychodzę z założenia, że wiecie, od tego są te rzeczy, żeby kombinować, żeby myśleć i się zastanawiać, czy może obiekt, którym my wzgardziliśmy przy przeglądaniu zakupionych przez nas rozszerzeń,
czy on czasem nie będzie fajnie wyglądał w innym połączeniu. Jest mnóstwo obiektów, o których też zapominamy i ja często właśnie to widzę, jak wy piszecie do mnie komentarze, pytacie się, a skąd to, a skąd tamto, albo miało być bez modów, a jest z modami. Kochani, jest bez modów. Ale podejrzewam, że po prostu nie każdy wie, co oferuje mu jego gra, więc przyjrzyjcie się dokładnie, popatrzcie, co jest w grze, bo w grze naprawdę jest mnóstwo fajnych obiektów, które można tutaj wykorzystać i jakoś tak kreatywniej, prawda? No nie mówię, że to, co ja robię, jest jakieś nie wiadomo jak kreatywne, bo to też są jakieś schematy i bardzo charakterystyczne dla mnie rzeczy, ale zawsze zachęcam do tego, żeby patrzeć, obserwować, przeglądać i wykorzystywać rzeczy, które na pozór nam się nie podobają, bo z tego może wyjść coś fajniejszego. Ja tak miałam właśnie a propos, znowu wrócę do tego tematu, ale miałam tak a propos live'a, który miał miejsce, czekajcie, dzisiaj jest, żeby dobrze popatrzeć, 26 lipca, więc to było 25 lipca, był to live taki o nietypowej godzinie, bo o 13. No i właśnie tam robiłam kuchnię i kombinowałam sobie różne jakieś obiekty, dawałam i widziałam cały czas w komentarzach, że się pojawiało, że a nieładna, zepsułaś, a brzydkie, a nie pasuje, a nie fajne. I ja też miałam takie poczucie, że to mi cały czas nie pasuje, ale uparłam się na coś, że uparłam się, będzie taki kolor, jaki sobie wymyśliłam i dążyłam do tego, żeby dopasować obiekty tak, żeby mi odpowiadały i wydaje mi się, że udało mi się to osiągnąć, ponieważ koniec końców jakoś fajniej się to reprezentowało, chociaż właśnie bardzo było tutaj dużo nawiązać do tego, czego wspominałam Wam odnośnie dodatku gwiazdy nie lubię, czyli takich mebli bardzo ozdobnych, a la, nie wiem, Ludwik jakiś XVI czy coś takiego. Wiecie, takich bardzo, bardzo, bardzo vintage. O, w zamku w Pszczynie takie są na przykład. A chociaż pozdrawiam wszystkich z okolic Pszczyny, bardzo lubię Wasz zamek w Pszczynie. Bardzo ładny jest. No ale do użytku, przepraszam za kraśnięcie, do użytku codziennego raczej takie meble są średnie, prawda? Jak zwykle się rozgadałam, no ale chciałam Wam o wszystkim tutaj opowiedzieć. Jeżeli chodzi o resztę salonu, to pomyślałam sobie, że fajnie zrobić kącik dla zwierzątka. Nie wiem, czy ono się będzie pojawiać, ale zawsze fajnie, jak coś takiego jest. A jeżeli nie będzie się pojawiać, to zawsze można sobie to usunąć i nie ma tutaj żadnego problemu. Dałam dwie miseczki na ozdobę. Jedna jest raczej, dlatego że mnie to właśnie śmieszy, dziwi, że zwierzątka w The Sims mają jedną miskę. W sensie w jedynce miały podwójną miskę, tam była woda i jedzenie, z tego co pamiętam, a już od dwójki była tylko jedna miska na jedzenie i nic więcej. A przecież pies też pije wodę. No ja wiem, że może to by było za dużo jakiegoś tam męczenia się, no ale zawsze mnie to tak w pewien sposób zastanawiało, dlatego dałam też tę drugą miskę, żeby mi to tak lepiej się prezentowało. Dobra, lecimy teraz do kwestii łazienki. Łazienka też jest raczej taka, która... wiecie, możecie się dziwić, ale ta ściana, którą wykorzystałam w łazience w tym domu, jest ścianą, która mi się podoba. Tylko nigdy nie mogę jej fajnie jakoś sobie umiejscowić i podoba mi się z tego względu, że ona nie jest nowoczesna, więc od razu nasuwa nam klimat takich zwykłych domów, normalnych domów, nie jakichś, nie wiadomo jakich, designerskich, takich ludzkich, zamieszkanych. Jejku, żebym się nie pogrążyła teraz tutaj z tymi opisami, ale właśnie z takim czymś mi się kojarzy, takim pozytywnym, ciepłym i teoretycznie ona nie jest piękna, zdaję sobie z tego sprawę, ale lubię ją czasami wykorzystać tutaj we wnętrzu. Wiadomo, że jeżeli Wam się nie będzie podobać, możecie sobie wszystko to pozmieniać. Natomiast ja wzięłam sobie właśnie za taki cel, że sobie tutaj z tym się pomęczę i spróbuję coś z tego wykreować. Ta łazienka na dole jest raczej taką małą łazienką, podręczną łazienką, tak bym powiedziała, więc na tej zasadzie. A jeżeli chodzi o piętro jeszcze, o to wydzielenie pomieszczeń, to one są tak mniej więcej, ale to wiadomo, że zawsze można sobie podedytować pod to, co lubimy. Tutaj w tym domu znajdziecie jeszcze oczywiście taką... O, widzę, że jakieś takie zatrzymanie nawet się tutaj zdarzyło na nagraniu, więc mam nadzieję, że zaraz ruszę i to zatrzymanie aż tak długie nie będzie. Natomiast tutaj możecie zaobserwować, że są jeszcze dwa pomieszczenia, wprawdzie nawet nie wiem, skąd one się wzięły, te dwa pomieszczenia,
ale w jednym z nich jest główna sypialnia, w drugim wydaje mi się można sobie zorganizować jakiś gabinet. Także wydaje mi się, że to umieszczenie, to ułożenie dosyć takie jest optymalne. A ostatnio się śmialiście na live, jak mówiłam, że wiatrołap, to ja się śmiałam, że ponoć tak to się fachowo nazywa. Wiem, że tak dla mnie też to dziwna nazwa jest, ale tak mi pewien pan architekt wnętrz powiedział kiedyś, więc może, nie wiem, nie kłócę się, ale już mi tak zostało. Korytarz, na to też często u nas się mówiło, bardziej się mówi o korytarz, że nie wiem, że w korytarzu coś jest, że idź na korytarz i coś tam i właśnie, że tam się tak to nazywa, natomiast to jest chyba jednak wiatrołap, bo nawet na projektach widziałam, że to jest wiatrołapem nazywane, ale wiecie, no Polska jest dosyć taka, no nie jakaś wielka, no ale duża i są różne tutaj rzeczy związane też z regionem, różnie się mówi, więc tak to zostaje, a często to zauważam, jak prowadzę kanał, że ja coś powiem, ktoś mnie zrozumie, a ktoś mnie nie zrozumie, bo nie zna na przykład danych wyrażeń. Staram się zawsze jakoś mimo wszystko mówić bardziej poprawnie, ale wiadomo, że nie zawsze to wychodzi. Dobra, kochani, ja powoli będę kończyć ten komentarz chyba, bo nie wiem, czy jesteście zadowoleni, kiedy ja Wam gadam przez całą budowę. Ten dom jest ogólnie trochę poobcinany, jeżeli chodzi o samo jego meblowanie, samo jego tworzenie, bo nie chcę robić filmów nie wiadomo jak długich z budowania, bo też wiem, że nikt tego do końca nie ogląda, a jeżeli ogląda, to raczej sobie przewija, żeby zobaczyć jakieś konkretne efekty, żeby wiedzieć jak dane wnętrze w danym momencie wyglądało. Przypominam Wam tylko, że jeżeli jesteście zainteresowani tym domem, chcielibyście go mieć w swojej rozgrywce, no to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę dla Bereniki, czyli Królowej Mietowej, żeby mogła sobie tutaj spokojnie, czy ona mogła, żebym ja mogła spokojnie Wam to udostępnić. I dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Co złego, to nie ja. Pamiętajcie, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Na pewno będziecie pytać o RWDG, więc spokojnie, RWDG się pojawi. Jestem w trakcie montowania RWDG, a Wam życzę dużo, dużo, dużo zdrowia i standardowo, żebyście trzymali się cieplutko bądź chłodniutko, bo w lecie zawsze jednak ta wersja z chłodniutko zwycięża. Także kochani, uściski, buziaki i pa, pa!